Halko, z tej strony Nixon, witam się z wami serdecznie w kolejnym odcinku z Fantasy Collection na moim kanale. No i moi drodzy, dzisiaj schodzimy aż do 1 200 000, więc już 800 tysięcy będzie za nami. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, oczywiście jeżeli potrzebujecie końców, serdecznie was zapraszam do magiccoins.pl. Przy kodzie NCJ macie 5% końców więcej i linki macie w opisie. I zaczynamy od pierwszej paczki za 7500, Lacazette na okładce i zerknijmy do środka. O, chwila, Tremolinas. Okej, to jest jak najbardziej dobra karta, dodatkowo mamy i Anglika, i Portugalczyka. Więc ta paczka wydaje mi się, że jest jak najbardziej okej, tym bardziej, że Tremolinas to całkiem dobry i solidny defensor, tym bardziej na lewą stronę. No więc moja drużyna z Francji się powinna z niego ucieszyć. No z Nilsona się mniej już ucieszę. Ale mamy za to Korba na prawą obronę. No i tylko Korba. Z reszty sobie nie skorzystamy. A tutaj będziemy musieli squixelować Nilsona, bo no dobra. No ogólnie rzecz biorąc już się nam tak mniej więcej klary... O! Boateng! Boateng! Nie! O cholera jasna! O masakra! Ja się przed chwilą obudziłem, a to już takie emocje. Masakra! Jerome Boateng! No nie wiem, no słów po prostu mi brakuje. Masakra! Masakra! No dobra, powiem wam tak, po tamtej paczce to mnie totalnie mnie znokautowało. A chciałem powiedzieć, że już się nam powoli tutaj jakieś składy, no, w miarę klarowne się nam robią. I no, że będziemy mogli sobie już coś takiego ciekawszego z nich złożyć. A tu nagle jebut, Boateng na obronę. Masakra, po prostu nie spodziewałbym się te odcinki, co teraz chwila, stop, a Lennon, dobra. Lennon, no Lennona już mamy w swojej drużynie, więc on niestety będzie musiał pójść na Quixel. O! Quixela dwóch zawodników aż mamy, to prawie 1000 monet. To na bogato tak trochę. Już teraz dojdziemy chyba do tego momentu, gdzie będziemy już niektórych zawodników wyrzucać, niektórych dodawać do składu. No zobaczymy. O! Tyson, Ramos i Piekarnik. Wiem, że to jest Piekarnik, ale dla mnie to jest Piekarnik. I ja tak będę mówił. Trafiliśmy Piekarnik. Dobra, Messi na okładce, zajrzyjmy do środka. O! To tak to mi się jeszcze nigdy nie trafiło. O cholera jasna. No to przebojowa paczka, nie powiem, tak paczka roku rzekłbym wręcz. No ale no dobra, no jak tak zadecydowali tam panowie u góry z Kanady, no to... No tak to chyba... Tak to... No... Co ja za czas trafiam tych Brazylijczyków? Teraz trafiłem Rudolfa. Ale za to trafiliśmy jakiegoś Hiszpana srebrnego, który wygląda całkiem obiecująco. No ale przez to swoje obiecujące wyglądanie wiem, że raczej z niego nie skorzystam. Bo to, że jakaś karta jest obiecująca, to oznacza, że no w tym momencie no nie wygląda tak super szało. Co ja trafiam tych Brazylijczyków cały czas? Ari, to chociaż mi dajcie przetransferowanego Aleksandrę Pato, to wtedy się będę cieszył, naprawdę. A tak? No to co ja mam tutaj z nimi zrobić? Ja bym mógł chyba sobie złożyć spokojnie skład z Brazylii. I to tak wydaje mi się, że raczej na pewno. W ogóle trafiliśmy jak na razie tylko i wyłącznie jednego Jokera. To mnie martwi trochę. Naprawdę mnie to martwi. Aigner. Okej. I Navas. I Armand. Ej. Z tej paczki wykorzystamy sobie wszystkich zawodników. Ej, takie to ja chcę przyjmować zawsze. Naprawdę fajna. No jeszcze Quixel był, to ile miałem w tej paczce? 7 zawodników chyba? Masakra. Dobra. Raz, dwa, trzy, pomijamy. Steckelenburg, sorry. Z wiadomych przyczyn ze Steckelenburga sobie nie skorzystamy w tym roku. Nawet no nie że w tej serii, tylko tak ogółem sobie. No średnio skorzysta Holandia na Euro. Ale stop, Jezus, André Schürrle! Co za nazwiska się tutaj trafiłem, a ja... I takie, to jest super, to jest fantastycznie. To jest wręcz fenomenalnie. Naprawdę. Ale myślałem, że może trafiliśmy Marco Reusa. Ale André Schürrle, 4 gwiazdki, 4 gwiazdki sztuczek. To jest fantastyczna karta.
No i naprawdę bardzo się cieszę, bo przez te ostatnie dwa odcinki nadrobiliśmy zdecydowanie to, że nie trafiały mi się karty wcześniej. Naprawdę mega, po prostu mega. Stop, muszę wyciszyć telefon. Valbuena! O cholera, to jeszcze mamy kozackiego SPO do Francji. No naprawdę powiem wam, że taki wysyp dobrych nazwisk nie spodziewałem się, po prostu nie spodziewałem się i dam sobie rękę uciąć, że ty też nie. Tak, ty też się tego nie spodziewałeś, bo jak ja to... No masakra po prostu, co ja mogę więcej powiedzieć? Okej, okay, Walter. Wygląda nieco staro. No nic. Jeszcze zrobiliśmy Pascala, no dobra. Herb LA Galaxy. Nie, ja się przyzwyczaiłem do tego, co ja mam. Dlaczego by nie? Chociaż wy i tak nie widzicie herbu, więc... Więc never mind, never mind. Raz, dwa, trzy i tutaj mamy Aspasa. No dobra. A Aspas, co ty mi tutaj, chłopie, pokażesz ciekawego? Dlaczego ja przeglądam zawartość paczki? Niech ktoś mi wyjaśni, bo tak sobie teraz przejeżdżam po tej paczce, przejeżdżam i tak się zastanawiam dlaczego po jakimś czasie. Raz, dwa, trzy, pyk. No znowu Brazylijczycy! Maicon! Bez jaj! My byśmy naprawdę mogli sobie złożyć skład z Brazylii. I to taki chyba nawet całkiem ciekawy i fajny. Masakra! To jest aż dziwne po prostu. No jakby się tutaj trafił następny Brazylijczyk, to bym już wtedy chyba umarł. No nie! Znowu Brazylijczyk! Dlaczego? Moi drodzy, jak teraz się nam trafi pod rząd, nie, chyba 10 Brazylijczyk, to naprawdę już umrę. Dobra, nie, trafi się nam Destro. Napastnik do reprezentacji Włoch. I to w sumie jedyny zawodnik, jakiego tutaj byśmy mogli sobie wykorzystać. Za to trafił się nam nasz oczywiście przebojowy Lambert. On się chyba chce siłą wbić do tego składu. No, naprawdę, to jest chyba zawodnik, którego najczęściej trafiam w Fantasy Collection. Napastnik Lambert z West Bromu. No nic, może chce aż tak zagrać chłopaka, ja mu po prostu nie daje szans. Za to mamy Alonso i Gomesza. No dobra. A my tu gadu gadu, a nam zostało 50 tysięcy do końca, czyli 3/4 z otwierania mamy już za sobą. I teraz raz, dwa, trzy, no kolejny Brazylijczyk! Coutinho! No to jest przecież coś niemożliwego, że ja tak często ich trafiam. Naprawdę! Ale tutaj musi być taka niespodziewanka, co się tutaj w środku trafi. O, kontrakty. No kto by się spodziewał? Pomijam to, przechodzimy do paczki dwóch piłkarzy. No to może być zasadniczo ciekawe. W ogóle kupiłem sobie nowe słuchawki. I tutaj jak widzicie, pierwszy raz używam takich malutkich słuchaweczek. No w sumie nie wiem co to. Takie o Sony kupiłem za 60 zł. Douszne. Z mikroportem do rozmów i to wszystko. Jeszcze coraz więcej nam duplikatów trafia tak w ogóle. Naprawdę. Coraz częściej quicksorujemy zawodników. Ale tutaj za to trafiliśmy sobie Mosquera. I z niego raczej nie skorzystamy. Tak szczerze po prostu powiem, że tak czuję, ale piłkę sobie wykorzystam, dlaczego by nie? O! O! Klose! Okej, okay, mamy Szwajcara. No dobra. Czyli może ta nasza Szwajcaria nie będzie aż taka licha, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. Ale, moi drodzy, mamy dwie ostatnie paczki do końca za 7,5 tysiąca, więc raz, dwa, trzy. Sergio Aguero. Otwarta paczka, a w środku mamy... Mamy Aogo! Ej, Aogo już trafiłem wcześniej. A tak, Aogo to jest niestety duplikat. Więc no szkoda. Bo Aogo naprawdę kozacki zawodnik. No ale dobra, jak nam dzisiaj takie zawodniki, takie nazwiska, tacy zawodnicy się dają, to w ostatniej mamy Denisowa. No dobra, dawniej trafiliśmy żadnego Ruska zasadniczo. W ramach ciekawostki pokażę, ile mam Brazylijczyków po tych czterech otwieraniach. Bang! I lecimy! I następna strona! I następna strona! I następna strona! Jak to jest możliwe? W składzie angielskim zasadniczo nic się nie zmieniło, doszedł nam tylko ten Manton srebrny. No i tak on się prezentuje dalej. Tutaj jak widzicie, jest ta formacja 4-4-2, ja jej na razie nie zmieniałem. Ja to wszystko będę zmieniał później. No ale doszedł nam tylko i wyłącznie Manton do starej gwardii, że tak to określę. Natomiast w reprezentacji Niemiec się zdecydowanie podziało i porobiło. No bo po pierwsze, że mamy tutaj pełen skład, moglibyśmy jak najbardziej już grać mecz tym składem. No to mamy takie nazwiska jak Aogo, Szyrle, Boateng, no... Po prostu brak słów, ale chwila, ja sobie zobaczę w ogóle, czy ja mam jakiegoś menedżera z reprezentacji Niemiec, który ewentualnie by mi tutaj jeszcze coś podniósł. Nie, nie mam niestety. No ale i tak w sumie ci zawodnicy mają maksymalne zgranie, bo zostawili trafienie w paczce. No ale tak to się wszystko prezentuje, moi drodzy. Naprawdę, to wygląda epicko.
Natomiast z Hiszpanią mamy o tyle ten problem, że tutaj już mamy tak dużo zawodników, że nie mamy jak ich pomieścić w składzie. No tylko na to spójrzcie. Po prostu tutaj się, no, trochę zatrzęsienie tych kart, że tak to określę. Będziemy musieli sobie później zrobić jakąś naturalną selekcję, że tak to określę. No ale tymczasem możemy sobie tutaj uzupełnić napastnika. No i tym sposobem Hiszpanią na dobrą sprawę byśmy mogli sobie już też rozgrywać spotkania. Portugalię tutaj tak stopniowo zapełniamy. Doszło nam tutaj tych trzech zawodników: Gomes, Sa i Oliveira. A w Szwajcarii się wyjątkowo coś ruszyło. W końcu nie mamy tylko i wyłącznie tych trzech zawodników jak od kilku dobrych odcinków, tylko tym razem mamy pięciu zawodników. Mamy Kale i Klozę, którzy dołączyli do tego zaszczytnego grona. Udało się nam też trafić jakiegoś Ruska, jest to Denisow, więc uzupełniamy też reprezentację Rosji. I tak to się wszystko, moi drodzy, prezentuje w tym momencie. Włochy, tutaj bym mógł już powoli uzupełniać tą podstawową jedenastkę, no ale na razie mi się tego nie chce robić, chcę, żeby mi się bardziej wyklarowała sytuacja, jeżeli chodzi o zawodników. I wtedy ewentualnie będę mógł tutaj wszystko zmieniać. Do Belgów niestety nikt nie dołączył, a szkoda, bo moja Belgia jest naprawdę najeżona bestiami. Benteke, Raman, Courtois, Vermaelen, no po prostu masakra. I wydaje mi się, że w tej reprezentacji wykorzystam Jokera. A jakiego? Może trafimy jeszcze jakiegoś? To się wszystko okaże. I dołączył do naszej drużyny z Turcji również jeden zawodnik, jest to Kisa. I w tym momencie Turków mamy pięciu. Czas na reprezentację Francji, a tutaj mamy Tremolina, Zvalbuene, Toulalan, Armanda i Da Silva, więc naprawdę trochę się tych zawodników wysypało, tym bardziej trochę naprawdę ciekawych, bo taki Valbuena, no to no nie oszukujmy się, to jest zawodnik Miód Malina i on naprawdę będzie istotnym elementem tej drużyny. No i w Jokerach niestety też się nic nie zmieniło. W każdym razie, moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek się wam podobał, nie zapomnijcie o kciuku w górę i ja się z wami żegnam i na razie, cześć moi drodzy!